Witam serdecznie wszystkich oglądających nas w akcji. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować kotlety wieprzowe z ziołami. Jak zwykle nie będzie to bardzo skomplikowane. Na to danie potrzebujemy 4 kotlety schabowe, mogą być z kością lub bez kości, takie po około 150 gram. Jedna mała cebula, 6 ząbków czosnku, jedna cytryna, 100 ml oleju, gałązka rozmarynu, suszone zioła prowansalskie, sól i pieprz. Zaczynamy od tego, że ja już tu mam, jak widzicie, przygotowane. Parzymy najpierw cytrynę. Cytrynę mamy już sparzoną. Następnie odmierzamy 100 ml oleju w miarce. Wlewamy to do jakiegoś większego naczynia. Tu będziemy mieszać olej z sokiem z cytryny. Oczywiście z ziołami. Tutaj trzeba obrać rozmaryn. Mniej więcej robi się to tak, że po prostu obsuwa się palcami po gałązce i widzimy, to już jest praktycznie obrane. Następnie bierzemy szczyptę soli. Solimy wcześniej przygotowany czosnek już obrany i rozgniatamy go. I rozcieramy w ten sposób. Mniej więcej tak to już będzie dobrze. I tak samo wrzucamy to do naszej mikstury. Następnie cebulę siekamy na bardzo małe kawałki. Ja tu mam taki przyrząd do tego. Za chwileczkę będziecie widzieli efekt. Jak już wcześniej w innym filmie wspominałem, nie chcę reklamować tego, co to jest. Proszę bardzo, cebula jest roztarta. Wrzucamy roztartą. Cebula jest posiekana. Wrzucamy ją do oleju i rozmarynu. Następnie możemy też już wrzucić zioła prowansalskie. Mniej więcej taką ilość. Pieprz. Też taka porządna szczypta, parę razy trzeba przekręcić. Teraz ścieramy skórkę z cytryny do środka. Nie musi to być tam bardzo dokładnie. Po prostu tak, żeby zacząć z całej cytryny tą skórę i powinno być dobrze. Już ostatni etap to po starciu skórki bierzemy, przekrajamy cytrynę na pół i wyciskamy resztę soku, resztę, cały sok z cytryny. Najpierw mam jedną połówkę, teraz drugą. Tu już mamy marynatę wymieszaną. Następnie bierzemy kotlety schabowe, wkładamy do środka. Marnujemy je oczywiście w lodówce przynajmniej przez około godzinę czasu, a to jest minimalnie. Można to nawet na całą noc włożyć. Im dłużej, tym lepiej, moim zdaniem. Schab już swoje odleżał w marynacie. Przetrzymałem go nawet dłużej niż godzinę. Teraz należy tylko jeszcze ponakrajać go, zrobić po prostu takich kilka nacięć, tak jak ja to robię w tej chwili. I będziemy to piekli około 10 minut. Układamy to na ruszcie. Proszę bardzo, tak już wygląda nasz schabowy po wyjęciu z piekarnika. Jest lekko zarumieniony tam, gdzie był tłuszcz. Oczywiście cytryna zrobiła też swoje, że
nie pozwoliła na to. Mięso ma kolor bardzo jasny, ale zapewniam, że jest mega smaczne. Życzę smacznego.